dajmy mu pić coś źródła życia, wody życia. Jak coś to było? To było to jakaś fajna taka przepowiednia. Ja to teraz wlewam ze 12 litrów i to już ohohohoho. On to już nie wypali do końca. No, a we wszystkim, w dzisiejszym odcinku Prace Polowe, moi drodzy, dzisiaj będziemy rozsiewać wapno kredowe. Oczywiście do rozsiewania T25, pójdziemy na najdalsze kawał, najdalsze, wiecie, mam wszystko tak o, tak o, tam o. Dlaczego nie usłyszę? Bo tam musiałbym dobrać prędkości, a tutaj tak, wrzucam, jeżeli chcę rozsypać 500 kg na hektar, otwieram leja na całości i jadę trójeczko. Jeżeli chcę rozsypać tonę na hektar, no to pewno wrzucę dwójeczkę sobie i na maksymalnie otworzę i też rozsypię to samo, no. A tam trzeba będzie namieszać, będę musiał próbować, zrobiłeś żeby nie tylko jeden. Nie, nie ma czasu na takie. To jeden z widzów tam jęczy na temat tych świateł. To się będzie robić, jak będzie mróz. Jak tam rejestracja? Trzyma się? Trzyma się. Bo to był jakiś drucik. On był mylący. Trzyma się. Jest wkręt. Trzyma się, jest wkręt. No tak po drodze już nie jeździ. No nie jeździ po kiedy drodze. Kiedy ostatni raz był na drodze? No niedługo pójdzie na przegląd techniczny. I będzie mógł na drodze. Tylko zrobimy ten przód. Bo to cały to jest macie tak. Hamulce są dobre, światło trzeba poprawić. I ten przód, bo czego nie przeszedł ostatniego przeglądu? Bo ma rozbite ten sworznie. Końcówki miał dobre, bo końcówki gdzieś tam ostatnio powymieniałem te plastiki. Także tutaj jedynie co ma rozbity ten przód. A hamulce ma dobre, bardzo dobre. I tyle wszystkiego. No. Ty pojedziesz Ursusem, a czy nie, no, ty pojedziesz T25, tam pojedziemy na ten, no na koniec tam. Tu pod piekarnią się rozsypie dwa worki i tam się rozsypie dwa worki. I tam trzeba dwa, chociaż jak, a tu od razu? No, wiesz, też nie wiadomo, czy my tam posadzimy tam na tej nowej dzierżawie. Bo tam dobrze ktoś mówił, że będzie czarny. I to jest fakt faktem, że ma rację. Nie damy w ogóle nawozu, no jest troszkę ryzyko. No to ale chyba trzeba upnąć 6 hektarów. Ale czekaj, jakby tak, bo widzisz, daliśmy kiedyś tu na nowych dzierżawach, na słabych, to pamiętasz jak tam urosło, jak tam mieliśmy dzierżawę? No pamiętam, zielony był. No i ja dałem połowę nawozów. O, tu jedno ręko i tak, o widzisz, kurde, tak jakbym już tu kiedyś wnosił. Nie. Jesteś już na tym? Tak, już jest, kurde. Możemy wynosić. Widzisz, byłby większy, u mnie wyniósłbyś? Odstawiamy go bardziej. Oj. Napierd... wszystkiego, kurwa. No patrz, jeszcze się zaczepił, dziecko. Jeszcze się ch... wszystko najebane. Widać, że tu Krzysiek robił, kurwa. Poczekaj. No. Czyli 6 weźmiemy, tak? I od razu tutaj się zrobi. Dobrze założ, żebyś kurde później się nie zgubić. Grzesiek sparczewa. Zejdź. Ale on wapna nie miał. Droższe rzeczy wiózł. No. Chciał rozwinąć kosmiczne prędkości. Ty wczoraj też miałeś wiesz? Pewne. Nie wczoraj, wcześniej. Pewne przygody kartonowe. Troszkę chodzi, ale to nic. Niech chodzi. To się nam troszkę opróżni. To miało być takie metalowe ten poprzykręcane. Ja to mam. Mam już tę objemkę, ale jak mamy teraz dozownik, to chyba moja czynność zwiększenia pojemności lejka chyba jest zbyteczna. Czasu zbrakło, cała zima. Wstrzymujesz się od projektu? To tak, materiał jest naszykowany, wszystko jest naszykowane. Wtedy nie wiem czego, ja odpuściłem, chyba wkrętarka się spaliła. Tak mi się zdaje, że ja wtedy nie miałem czym otworów powiercić. Odpuściłem temat, ale materiał czeka. No. Był jedny problem, że nie dało się wtedy otworzyć. To miałem kombinować, tak jakiś skos czy nie skos robić. Bo ono było gdzieś tako i tutaj nie dało się po prostu otworzyć, a tak można spokojnie zasypać na otwartym, podnieś sobie. Chyba jeszcze 6 odkryjemy. Pojedzie się za jednym razem. A nie, to będzie się jeździł, będę rozwoził i rozwoził. Cyk, cyk. Thank you.
Naprzód chcesz dać, czy wieść go? Ja myślałem, że to nie wejdzie, ten trzeci, ten piąty raczej. No jest, to naprzód też wejdzie. Jeszcze. Wodę wziąłeś jakieś? Wziąłem wodę. To troszkę zajmie. Ty do której możesz? 13. Kapeć ci chuj. A, kurczę. Idź przynieś ten. Co, respirator wziąć? Respirator wziąć i weźmiemy respirator i dwa akumulatory. Ewentualnie jak będzie nam coś, wiesz, jak będzie szybko uchodziło powietrze, no to gówno z tego. Mhm, dwie kreski. Troszkę mało. Jedna. Okej, tu jest full. To jeszcze jedną piątkę wezmę. No to co, upijmy z 2,5 bara. No, jeszcze troszkę i 2,5 będzie. Co z kołem? Napompowałem cię do 2,5 bara. 3 trzeba było walnąć. 3? No. Tak, żeby miało to sens. Ale nie, czemu to tak nie nachodzi? Nie wiem. No tego nie będziemy używać, bo to... tak nie używałem. Tego nie będziemy używać, bo... Bo nie. Nie dziś. Może kiedyś. Radzą niby tak postawić na ziemi, tak? I dziobnąć. Tyczkę masz do lejka? Jakby się coś chciało zapchać? No trzeba coś wziąć. Nie może być nie wiadomo jaka ciężka, żeby w razie jak ją złapie, to niech ją zdrabni. Szmatę sobie weź jakąś. No po co? No, tyczuszkę położysz. Kto jedzie tak? Pierwszy? Obojętnie. Ojej, kukuj się zmieścić teraz. Widziałeś, ile drzewa powiózł? Nie, bo on do nas przyjeżdżał wczoraj, wiesz? I mówił, czy bym nie chciał drzewa kupić. A ja mówię, co to mam, ja już mam na 2 lata. Ale mówię, idź do Irki. Słuchaj, za 2000? Tam jest 5 metrów. Trzeba takie kotki nałożyć na mikrofon, żeby podmuchy wiatru aż tak nie było słychać. Nie chcesz na całości upić? Nie, no na całości to jest 1,5 hektara tam. Profanacja. 27 metrów. Tam u sprzętem tego, z takimi nawigacjami, nowe, takim pielnikiem hydroponika i tylko 5? Nowe dzierżawy, tam trzeba było zobaczyć, ile tego jest. Tam jest 20, chyba 6 metrów. Tam jest hektar może, bo tak hektar 60 jest do końca lasu. 4,70, 4,80, niecałe 5. To no, posadziłby jeszcze i tutaj. I koło domu, 6. Może koło domu posadzimy tutaj na tym, tam ziołowiec i ten. Bo na przykład ziemniaki posadzimy sobie tutaj, o. Na tej drodze, tam gdzie kiedyś droga była. O. Ziemniaki tu chcesz sadzić? Tak, tu ziemniaki. Co ty gadasz? 4 rządki ziemniaków posadzimy tutaj. Zmieniamy kompletnie miejsce. No. No teraz trzeba zmienić dozownik ten. Sprawdzimy. Najśmieszniej będzie jak wypadnie. No, zdejmujemy czepeczkę. Ale czyli... to sobie możesz obrócić, wiesz? Czyli tak, będzie w wozie, to możesz sobie obrócić. Takich różności nigdy nie używaliśmy. No zobaczymy, jak sobie poradzi ten dozowniczek.
Byłoby? Daj go tak, słyszysz? Daj go, żeby się nie ruszał. Coś takiego, no. Aha. To się przebić nie chce, wiesz? Czekaj, ja może tak szybko zrobię. A co? A może go bopnę troszkę? Okej. Okay. Siedzieć siedzi. Powinien to się powinno wyciągnąć troszeczkę. No dawaj, aż do tego, aż do tej gum. Tu się wapno może ciężko sypać, bo to jest dość granulowane. No. Aha. No nawóz się będzie sypał na pewno, no, ale się sypie, no nie ma co. Nie trzeba wiaderkować już? No nie trzeba. No ciekawe, czy wiesz, ile on tutaj z tego worka się wysypie. To można troszeczkę, wiesz, sobie tak o nim pomanewrować. Tamto wapno granulowe, magnezowe, trochę drobniejsze troszkę było. Drobniejsze jest, no. Ale cały wór się nie wejdzie. Jest? Wiesz, później można rozszyć tu obok, no tak, bo te bibagi i tak nie wykorzystujemy do niczego. Nie, już teraz nie. No i jedziemy. To podzielimy ten kawałek na trzy, czyli nie będziemy tak zapierdzielać. Tu mamy takie pasy, ścieżki technologiczne tak zwane. Wołeczek. Dwójeczkę mamy otworzyć. Zobaczymy, czy to się troszeczkę. Coś się roztego. Idzie i ustawiamy gaz. O tak. O. Szpaproch jest, prawda? Folia. Jest, widzę. A ja bardzo z drugi. Dobrze. Weź tam ten, uszy postaw temu. Krzywo się bił. Nadu. Muszę podjechać jeszcze. Mało! Jak ci się widzi? Dobrze się jeszcze nie zapycha. Tyle szczęścia. Burzy się trochę.
Stój, do przodu. Wyglądasz jak weterynarz, jakbyś po tym cielaka przyjmował. No. Wyciągasz z tego wora. Artek coś mnie tu dupę zwraca, żebym go zawiózł. Ale gdzieś o 12 dopiero. No to pójdę w sam raz. Sam raz, podjedziemy tam. To zrobiłem błąd, wziąłem tylko jedną baterię. W sumie nie, wziąłem dwa akumulatory, tylko jeden jest rozładowany. Jeśli mówimy o aparacie. Dobra, tylko normalnie jedź, żebyś rozsiewacza nie zgubił. Dobrze, tylko mi się coś pola popierdzieliły. Nie wiem czemu pomyślałem, że chcemy jechać tam, ale nieważne. No idziemy tam, jak wysypiemy tu te dwa. Tu jest środek? No, nie chcę się ładnie tak bić, kurczę. Jest, poszło. No. Gaz wyleciała. Jeszcze, żeby nie dopuścić, żeby takie grudki były. No. I to tutaj dwa big bagi. Tak, tu dwa i jedziemy koło domu. Jak ty chcesz tu dwa big bagi odmierzyć, bo to będzie trzy przejazdy. Nasypiemy, może dwa big bagi całe nie będą, wiesz? Cześć, co tam rysi? No, idę do was, kurde, może ja będę w telewizji robić. Nie ma problemu. Co tam pakujesz? Wapno. Wapno? No. No, powiem ci, że w tym roku jakiś grubyk. W tamtym roku taki drobniejszy, o połowę był. Jego by chyba ręcznie nie wbił, prawda? Nie ma szans. No właśnie, to chyba jest tylko ta taktyka. Patrz jaki sprzęt. Nie ma jak 30 MK. Nam jeszcze zostało parę kawałeczków. Także pilnujemy tutaj tę naszą kredę. W sumie co roku sypie. Co roku inaczej chyba, prawda? W sumie tak. Nie jest chyba tak źle ze mną jeszcze. Postępowy jesteś. No, ja myślę, że będzie. O, czy jeszcze dosypiemy troszkę? A za rok nowy lejek. Nie, nie ma sensu. To co ja tutaj sypię, to wystarczy. No. I nawet taką kredę puści, widzisz. No i rozsuwamy dalej. Tam jeszcze później koło domu, także wszystkiego to nie zobaczycie. Brakuje kliszy na kamerze, tak? Niestety. Dobra, także do następnego.